Cześć, witam Was w kolejnej analizie projektowej kryptowaluty, w której to zajmiemy się projektem Quantum. Także serdecznie zapraszam do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt Quantum, niezwykle ciekawy w swojej infrastrukturze projekt, będący tak naprawdę połączeniem projektu Bitcoina oraz Ethereum z tego względu, że jest to fork programistyczny Bitcoina, na co również wskazują ślady w repozytorium na GitHubie. Dodatkowo korzysta również z Ethereum Virtual Machine, czyli jest kompatybilny z platformą Ethereum, ze smart kontraktami tworzonymi na tej platformie. Co ciekawe, Quantum tutaj korzysta oczywiście jako fork Bitcoina z modelu UTXO. Jeśli jesteś ciekawy, co wyróżnia UTXO od modelu, który jest implementowany na przykład na Ethereum, tak zwanego account model, to zapraszam do odpowiedniego filmu na moim kanale, w którym wyjaśniam, co do czego tutaj się nadaje i dlaczego tak to zostało zaimplementowane. Także przyjrzyjmy się dokładnie, co dzieje się w tym jakże wszechstronnym i rozbudowanym projekcie, który tutaj oczywiście te dwa repozytoria, czyli te dwa projekty Bitcoina i repozytorium Ethereum, agreguje ze sobą, łączy poprzez właśnie tą dodatkową warstwę Abstract Account Layer, która umożliwia właśnie komunikację pomiędzy tymi dwoma komponentami połączonymi ze sobą za pomocą właśnie Abstract Account Layer w jeden projekt, w jeden produkt zwany Quantum. Tutaj jeszcze z ciekawych rzeczy należy dodać, że osoby odpowiedzialne za ten projekt zdecydowały się na taki ruch, na skopiowanie właśnie repozytorium Bitcoina po to, aby również mieć możliwość w przyszłości wykorzystywanie i implementowanie zmian, które zachodzą na kodzie źródłowym Bitcoina. Także tutaj te wszelkie modyfikacje również będą mogły być update'owane do projektu Quantum. Co tutaj w tym projekcie ciekawego się dzieje, biorąc pod uwagę postęp prac? Zakładka Code Progress tutaj pokazuje nam dosyć niedużą aktywność na głównym repozytorium tego projektu. Także przyjrzyjmy się dokładnie, co dokładnie tam się dzieje. Teraz na ekranie wyświetlona jest organizacja Quantum na GitHubie i tak naprawdę mamy tutaj łącznie aż 105 repozytoriów, czyli bardzo dużo. Natomiast 4 z nich zostały tutaj wyszczególnione i przedstawione jako najbardziej istotne. Pierwszy z nich, czyli Quantum Core Wallet, to jest właśnie ten fork Bitcoina. Dodatkowo uwagę tutaj zwraca również Quantum JS, czyli Quantum Decentralized Application JavaScript Library, czyli biblioteka napisana w języku JavaScript do interakcji, do komunikowania się właśnie z tym protokołem poprzez tą wspomnianą wcześniej warstwę Abstract Account Layer. Przejdźmy może do głównego tutaj właśnie repozytorium i możemy tutaj wyszczególnić dosyć dużo kontrybutorów, dużo właśnie osób zaangażowanych w tworzenie tego projektu. Wynika to z tego, że właśnie to repozytorium, chociaż tutaj nie jest wyszczególnione na GitHubie, jest forkiem programistycznym Bitcoina, co oczywiście znajduje swoje odwzorowanie tutaj, wchodząc w zakładkę Insights w tab odpowiedzialny właśnie za programistów. I tutaj widzimy osoby dobrze znane nam z tworzenia kodu Bitcoina. Jeśli chodzi o Quantum, to oczywiście jest napisane w języku C++, co wynika bezpośrednio z tego, że jest forkiem Bitcoina. Jeśli chodzi o issue, to mam tutaj 7 otwartych, ponad 260 zamkniętych, co pozwala nam stwierdzić, że prace w tym projekcie jak najbardziej odbywają się. Natomiast ciężko zweryfikować, na ile kod się zmienił od momentu, kiedy został skopiowany z Bitcoina, ponieważ nie mamy tutaj tego, ten fork został, nie został zrobiony na poziomie GitHuba, tylko został skopiowany, następnie utworzony nowe repozytorium i ten kod został tutaj
skopiowany, także nie mamy tutaj tej zakładki compare, która dawałaby nam możliwość śledzenia zmian od momentu skopiowania tego repozytorium od Bitcoina. Mamy tutaj labelowanie, widzimy nawet jakieś dyskusje, które trwają w ramach prób rozwiązania poszczególnych issue, co tutaj wydaje się być oczywiście plusem. Jeśli chodzi o kamienie milowe, to również mamy tutaj dwa. No niestety są one już dosyć dawno nieaktualizowane, są oznaczone jako wykonane w 100%, także szkoda, że tutaj team deweloperski nie idzie dalej w stronę stosowania właśnie kamieni milowych, aby takim osobom jak my było łatwiej prześledzić, co w tym projekcie się dzieje i czy w ogóle coś się dzieje. Pull requesty, oczywiście mamy ich dosyć sporo, co jest bezpośrednim wynikiem tego, że na ten moment mamy ponad 110 branchy założonych, a zwracamy uwagę na to, że przeważnie z każdego brancha powinien być tworzony pull request w celu właśnie dołączenia tych zmian w kodzie do głównej jego gałęzi. Wersję release mamy aktualnie 40, czyli również dosyć sporo. Wygląda na to, że są one wydawane dość na bieżąco, powiedzmy w cyklach mniej więcej kilku czy kilkumiesięcznych. Także myślę, że to jest odpowiednia częstotliwość, jeśli chodzi o tego typu oprogramowanie. Przechodząc dalej, zakładka security. O, niestety tutaj nie znalazłem żadnej informacji o właśnie potencjalnych miejscach, gdzie można zgłaszać problemy związane z bezpieczeństwem. Myślę, że to jest również bardzo istotna sprawa, gdyż w jakiś sposób zabezpiecza nas przed ewentualnymi późniejszymi włamaniami czy wykorzystaniem niewłaściwy sposób całego protokołu. A z tego względu to jest w tym projekcie istotne, że wykorzystuje wirtualną maszynę Ethereum, a tam jak dobrze wiemy błędy oczywiście się zdarzają, są zgłaszane, choćby najgłośniejszy problem z właśnie z organizacją DDAO również wynikał z błędu po stronie Ethereum Virtual Machine. Dodatkowo, jeśli chodzi o rzecz, którą warto również śledzić pod względem adopcji tego problemu, to tutaj to jest dotyczy stricte repozytorium Quantum.js, a dokładnie umieszczenia tej biblioteki przez właśnie organizatorów odpowiedzialnych za ten system na pakiet menadżerze NPM. Tutaj przypominam, że strona ta pozwala na umieszczanie bibliotek programistycznych, a następnie pobieranie ich przez innych programistów i budowaniu w oparciu o te biblioteki właśnie własnych rozwiązań. Dzięki temu tutaj za pomocą tego wykresu widocznego po prawej stronie ekranu widzimy, jak przebiega adopcja tej biblioteki, czyli jak wygląda, jak często ta biblioteka jest pobierana przez programistów, co może nie bezpośrednio, ale pośrednio wpłynąć na to, ile projektów jest budowanych w oparciu o tę bibliotekę, czyli jak często projekt jest wykorzystywany i jak często na tym projekcie są budowane inne produkty. A mówimy tutaj o platformie właśnie do tworzenia smart kontraktów, podobnej jak na Ethereum, dlatego myślę, że ma to dość spore znaczenie. Uwagę tutaj również zwraca zakładka Dependents, która wskazuje projekty umieszczone właśnie na portalu NPM wykorzystujące tą bibliotekę Quantum.js. Także sugeruję tutaj również zaglądać osobom, które są zainteresowane tym projektem i które chcą mieć twarde dane dotyczące właśnie adopcji i wykorzystania w innych projektach. To wszystko, jeśli chodzi o projekt Quantum. Krótko podsumowując, jest to projekt powstały z połączenia dwóch największych obecnie projektów na rynku, czyli Bitcoina i Ethereum, bezpośredni fork programistyczny repozytorium Bitcoina. To wszystko spaja ze sobą dodatkowa warstwa, której zadaniem jest właśnie umożliwienie i komunikacja tego mechanizmu. Jeśli chodzi o moje zdanie, to nie jestem tutaj fanem rozwiązania modelu UTXO w ramach tworzenia platform do smart kontraktów. Dlaczego? To wyjaśniam w oddzielnym filmie, który tłumaczę
dlaczego UTXO, dlaczego account model i by na to zwracać uwagę. Także osoby, które nie miały okazji zobaczyć jeszcze tego filmu, zapraszam do obejrzenia. Link tutaj również umieszczę. To wszystko. Dziękuję Wam za poświęcony czas. Cześć.